Więc nie jestem wołynianką z dziada, pradziada. Urodziłam się w Zagłębiu Dąbrowskim. To jest taki skrawek polski, który leży na styku ziemi częstochowskiej i Śląska. Urodziłam się w Zawierciu. Bardzo smutny dzień roku, bo przed dzień Wszystkich Świętych i Zaduszek 31 października 1923 roku. Rodzice moi byli ze sobą dość blisko spokrewnieni. Mama miała na imię Otylia, ojciec Franciszek. I kiedy wrócił po zakończeniu wojny z tej organizacji wojskowej, postanowił zaciągnąć się na ochotnika do kolejnej organizacji wojskowej, którą powołano, jednostkę do życia wojskowego, KOP, czyli Korpus Ochrony Pogranicza. Początkowo ojciec przebywał tam sam na Polesie-Wołyniu, na różnych strażnicach. A kiedy miałam 3 lata, zabrał mamę i mnie i pojechaliśmy właśnie na Polesie-Wołyń. Mieszkaliśmy początkowo na skromnych strażnicach wśród lasów głębokich, razem z żołnierzami danej strażnicy. Mieliśmy tylko osobny pokój i wszyscy troje w tym jednym pokoiku. Jadaliśmy często z kuchni żołnierskiej nawet, bo mama nie miała jeszcze swojego gospodarstwa, ale stopniowo przebywaliśmy na strażnicy Musznia, Kupiel, a potem Białowieża, ale nie ta, którą my znamy teraz z Polski, tylko inna tam, nazywała się Białowieża. Na Białowieży był, ojciec został szefem kompanii, i mieliśmy już własne mieszkanie, własne gospodarstwo i tam zaczęłam chodzić do szkoły. Niewyobrażalnej dla was teraz szkoły, ale właśnie może to ważne, że chodziłam, że z każdej szkoły można wyjść w świat. Bo wyszłam potem w świat daleki, prawda? A chodziłam z dziećmi, które 3/4 roku chodziły boso do szkoły. Żadne nie miało prawie obuwia prócz mnie, prócz córki popa, czyli księdza prawosławnego, leśniczego, no, może jeszcze jakiś sklepikarza. 2 dziewczynki żydowskie ze mną siedziały także w ławce. Do klasy 4. Uznali rodzice, że powinnam już jakąś inną szkołę zaliczyć. Wysłali mnie do Zawiercia, do babci i chodziłam już do ćwiczeniówki, takiej porządnej, przedwojennej szkoły przez rok. Tam też poszłam do Komunii Świętej, no i mieszkałam u mojej babci po stronie mamy. Wtedy przeniesiono ojca do większej jednostki, do Rokitna Wołyńskiego. Tam stacjonował 18 Batalion KOP-u. Został ojciec szefem kompanii. No i tam już mnie sprowadzono, chodziłam do normalnej szkoły podstawowej, powszechnej, wówczas się nazywała ta szkoła powszechna. I tam skończyłam klasę 5 i 6 i zdawałam potem egzamin do gimnazjum. Gimnazjum w tej miejscowości też nie było, wobec tego musiałam wyjechać do Sadn Wołyńskich. To było już miasto powiatowe, było dosyć duże gimnazjum państwowe imienia Henryka Sienkiewicza, numer 707. Wybuchła wojna. Kiedy ukończyłam 3 klasę gimnazjum, przyjechałam na wakacje, szykowałam się do następnej już
i ukończenia małej matury, bo to po czwartej klasie gimnazjum była mała matura, potem było liceum i duża matura. Przygotowałam sobie ubrania, chodziłam do krawca, szyłam zimowy płaszcz granatowy z szarym karakułowym kołnierzem. Ale już do szkoły nie poszłam, ponieważ wybuchła 1 września wojna w roku 1939 i moja edukacja została przerwana. Ja 6 września pożegnałam ojca odjeżdżającego na front z całym oddziałem, bo 18 batalion opuszczał wówczas koszary i zostawały tylko jednostki zastępcze. No, odjeżdżali z tej stacyjki, taka ładna stacyjka była w Rokitnie Wołyńskim, załadowani na wagony, no, towarowe takie, to potem nazwano Bydlęce towarowe, wagony po prostu, parę osobowych i odjechał cały batalion, ojciec również. I nie zobaczyłam już ojca aż za 6 lat. Najbardziej potem rozpaczałam, kiedy ucichł głos Warszawy i prezydenta Starzyńskiego, prezydenta miasta Warszawy. Bo co dzień płynęła z tej audycji jakaś otucha dla nas. A kiedy ucichło radio, to wydałam, to wciąż powtarzałam, nie ma Polski, nie ma Polski. A byłam harcerką i to gimnazjum było tak bardzo nastawione patriotycznie. Wychowywało nas no, w takim duchu, że myśmy sobie po prostu nie umieli wyobrazić, jak żyć bez ojczyzny. No, ale żyć trzeba było dalej. Do szkoły już nie poszłam. Przyszła Czerwona Armia, po jakimś czasie otworzyli to gimnazjum, ale ja już ani nie pojechałam, bo musiałabym pojechać do Sanu, bo ja tam mieszkałam na stacji tylko. A wróciłam do Rokitna i z mamą, i z moją babcią w trójkę, 3 kobiety. Musiałyśmy przeżywać samodzielnie wojnę. 6 lat wojny. W różnych i bardzo trudnych warunkach. No, a potem wydawano nam paszporty już radzieckie. Trzeba było pójść do biura, wszystko tam podać, wszystkie swoje dane. Dostałam paszport, mama, babcie musiałaś mnie zaprowadzić. Zmieniałam mieszkania, ponieważ od razu myśmy mieszkali tu, mieliśmy wynajęte mieszkanie, ale to była taka ulica Polna, wzdłuż koszar. To wszystkich nas stamtąd wysiedlili, ponieważ zasiedlili te mieszkania swoimi rodzinami radzieckie. Wojsko, które przyszło i objęło koszary. I w ciągu 6 lat wojny, które tam przeżyłam, zmieniłam 6 mieszkań, bo za każdym razem się zmieniała okupacja z rosyjskiej na niemiecką, to znowu Niemcy zajmowali te mieszkania, gdzie myśmy mieszkały i znowu nas wysiedlali gdzie indziej. Wtedy sprzedawałyśmy wszystkie ubrania, meble, żeby z czegoś żyć. Więc trzeba było sobie szukać pracy albo iść do szkoły. Ja do szkoły już nie poszłam. Wobec tego dostałam jakąś tam pracę w jakimś biurze, żeby coś tam przepisywać. No i za to dostawałam kartkę na żywność i z tej kartki żyłyśmy. Dostawało się na kartkę po kawałku takim na osobę chleba ościstego czarnego. No trochę jakieś marmolady, tam jakieś takich troszeczkę żywności. Na resztę wymieniało się swoją
nawet bieliznę osobistą, żeby coś kupić do jedzenia. I tak przeżywaliśmy wojnę. Pod koniec okupacji tej rosyjskiej mama z matką mojej koleżanki doszły do wniosku, że następuje ostatni etap wywozu rodzin wojskowych na Sybir, bo kolejno od 10 lutego 1942 roku wywożono kolejno rodziny wojskowe, rodziny leśniczych, no rodziny zamożnych jakichś ludzi, posiadaczy majątków, czy tam fabryk, czy fabryczek małych i tak dalej. No, myśmy czekali w kolejce. Moja przyjaciółka z Sarnc, którą 3 lata spędziłam w jednym pokoju na jednej ławce szkolnej w gimnazjum, została wywieziona właśnie już 10 w pierwszym transporcie na Sybir. Korespondowałyśmy, przysyłała liściki takie bez koperty, tylko składało się w taki trójkącik kartkę papieru, zupełnie taki trójkącik, tu się zalepiało znaczek i takie listy od niej dostawałam. Potem, kiedy odwiedziłam ją po wojnie długo w Anglii, zawiozłam jej te listy, bo były bardzo piękne, bardzo szczegółowe, bardzo pozwoliły utrzymać nam kontakt przyjaźni do dnia dzisiejszego, a więc przez dziesiątki, długie dziesiątki lat. Jeżeli chodzi o szkołę w Rokitnie na przykład, to siedzieliśmy razem, było paru Niemców. Było najwięcej oczywiście Polaków. Były dzieci ukraińskie, bo tam na tej wioseczce, o której poprzednio wspomniałam, to były prawie wszystko dzieci ukraińskie. Nawet było, ja wiem, 4 czy tam 5 innej tej narodowości polskiej lub 2 Żydóweczki. W Sarnach, to mam nawet, jak gdzieś ktoś wspomina, że na 33 uczniów w gimnazjum, w tej klasie, ale to nie była moja klasa, ja mojej mogłabym policzyć, ale nie pamiętam w tej chwili może tak dokładnie, no to było na 33 uczniów, na przykład było 5 Ukraińców i 7 Żydów, reszta byli polskie dzieci. Ale nie było najmniejszego konfliktu. Ja pamiętam, że w mojej klasie grałyśmy na przykład na zajęciach pozalekcyjnych, to się nazywało wtedy szczypiorniak, chyba teraz piłka ręczna. I ja byłam drużynową jednej grupy, a Żydóweczka była drugiej. No to były antagonizmy tylko sportowe, żadnych innych nie było, zupełnie żadnych. W tym okresie nie. A u dorosłych, no, była dzielnica, że zawsze istniały w jakimś sensie wyodrębnione dzielnice żydowskie, ponieważ tam były najczęściej sklepy, zakłady rzemieślnicze, krawieckie, szewskie i tak dalej, bo Żydzi tę część życia gospodarczego lubili, prawda, i jakoś nad tym pracował, z tego żyli. Natomiast, żeby jakieś były takie za moich czasów, tam do 1939 roku, to w takim małym miasteczku zupełnie nie było takich antagonizmów. I te chłopcy chodzili, lekarza, syn Żyden był, pamiętam, naszego szkolnego i szkolny lekarz był też Żydem, jego ojciec był. No więc gdyby były takie wyraźne antagonizmy, to by go nie zatrudnili, prawda? Nie było takich antagonizmów. No może takie, jak to
zwykle no, jakieś utarczki, że ten, a ty jesteś tam Żyda, ja jestem tam Polak. Ale tak to siedzieliśmy w jednych ławkach. Graliśmy w piłkę, jak mówię. Nie było. Trochę odczuliśmy to może w tym momencie, kiedy przyszli Sowieci, bo na ogół Żydzi im, może nie ci bogaci, ale ci jacy biedniejsi, to im sprzyjali. To zajmowali jakieś stanowiska i wychodzili, że tak powiem, naprzód z ofertą współpracy. Ale ponieważ zaprzątnięta moja mama była sprawami tych zmian mieszkań, różnymi gospodarczymi, to myśmy właściwie w tym nie uczestniczyli, bo to była sprawa dla nas marginalna. Natomiast no, potem, kiedy przyszli Niemcy, no to już była sprawa zupełnie odwrócona, bo wszystkich spędzili do takiego wyłączonego, no nie getta, bo to było tylko taki obszar miasteczka niedużego, przecież Starokitna nie było dużym miastem. A potem spędzili ich wszystkich na rynek, taki jak na przykład ten nasz Nowy Targ, gdzie się zawsze dawniej odbywały zjazdy właśnie żydowskich targów cotygodniowych i tam ich rozstrzelali. Ale tak jak ja powiedziałam, mnie wtedy na 6 tygodni nie było w Rokitnie i nie musiałam tego oglądać. Moja mama oglądała, przeżyła to strasznie, bo mieszkaliśmy wtedy już tam na tym 6. mieszkaniu, więc blisko tego targu, kiedy rozstrzeliwano i zgromadzono w Burznicy i na tym targu Żydów. Wiem, że tam, gdzie byłam podczas tych wydarzeń, ale o tym jeszcze nie opowiadam, to tam kilku Żydów przechowywano później. Bardzo wybitnego skrzypka, bo poza tym z Rokitna aptekarza i udało im się nawet przeżyć całą wojnę w ukryciu. Ale mnie ominął widok tej masakry ogromnej. I tak jakoś miałam szczęście, że szłam bokiem jakby przy tych strasznych wydarzeniach. W tej miejscowości Rokitno był znany taki Ukrainiec, który był jakimś działaczem. Wiedzieliśmy, że jest działaczem, nazywał się Borowiec. A potem to on właśnie przyjął pseudonim Taras Bulba i w okolicy działał ze swoim oddziałem i stale czekaliśmy na jego przyjście i na jego, powiedzmy, atak na Rokitno. Ale bezpośrednio na Rokitno on nie przyszedł ze swoją bandą, bo tak myśmy to nazywali, nie wojskiem, tylko bandą. Natomiast działał właśnie w okolicach, jak tu wspominałam panu, w Starykach, bo Staryki to były bardzo bliziutko Rokitna. Staryki wyciął całkowicie, spalił, a ta część, która uciekła ze Staryk, no to wszyscy przyszli do Rokitna, bo to było najbliższe miasteczko, gdzie stacjonował oddział Niemców. Ale muszę powiedzieć, że oddział Niemców w tym okresie, w 1943 roku, kiedy rozpoczęły się te rzezie ukraińskie, to w tak zwanej nowej szkole, którą pobudowano tuż przed wojną, usadowił się garnizon niemiecki, otoczyli się wokoło
palisadą, bo muszę użyć takiego słowa, bo to były te taki z takich słupów potężnych, drewnianych, zrobiony takich jak w średniowiecznych w osadach robiono taką palisadę. I tam sobie stacjonowali, tam było pełne ich życie. Wprawdzie magazyny były na zewnątrz, ale nawet w nocy partyzanci podchodzili nieraz i buszowali w tych magazynach. Oni w nocy nie wychodzili z tego zamknięcia. I w razie, gdyby na przykład Taras Bulba napadł na Rokitno, to przypuszczam, żeby też nie wyszli z garnizonu, nie wychodzili. Wychodzili w dzień na patrole różne, sprawy tam jakieś załatwiali, ale po prostu nie ingerowali. Mieli swoje życie zamknięte w tej szkole, w tym garnizonie. W dzień to tak, to i patrole, no i musieli, pracowała huta szkła, która wywoziła, z której wywozili, prawda, towar. No to tam na urzędnicy wszyscy wychodzili tam Niemcy. Ale w nocy zamykali się tam, byli, miasto było zdane na dole i niedole otaczających band. No więc Taras Bulba głównie grasował w okolicach Rokitna i San, bo to był jego teren. On przed wojną był jakimś działaczem i był posiadaczem jakiejś firmy. Nazywał się Borowiec. Do Rokitna przyjechali także resztki. Przyjechały na wozach z Huty Stepańskiej, jak pan tutaj wspominał, no i z różnych jeszcze innych wsi, bo jeszcze były takie wsie, na której ja właśnie znalazłam się w okresie, kiedy wspominałam, że wymordowano Żydów, Niemcy rozstrzelali wtedy całkowicie całe to skupisko Żydów na targu miejskim, to ja się znajdowałam wtedy w miejscowości Dołgań. To była polska wieś i następna wieś, gdzie był kościół, gdzie była szkoła polska, duża przed wojną, z kierowniczką bardzo sympatyczną panią Masojadą. To ja byłam wtedy właśnie w Dołgani. I to były polskie dwie wsie, a znalazłam się, no tu trzeba wrócić. Stale młody człowiek wtedy, no bo jak wybucha wojna, to ja miałam akurat idealnie wasz wiek. Natomiast zaraz potem, po roku, kiedy skończyłam już 16 i 17 rok miałam, tych moich przyjaciółek, dwie moje przyjaciółki jeszcze ze stancji w Sarnach, gdzie mieszkałam, razem w jednym, u jednej pani na tej tak zwanej stancji, to znaczy takiej, nie był to internat, bo było tylko kilka osób, ale ona opiekowała się dziewczynami i myśmy chodziły do szkoły, rodzice nasi płacili jej za utrzymanie. To miałam jeszcze dwie przyjaciółki i to były dziewczyny, które chodziły do polskiej szkoły. Ojciec był z pochodzenia Niemcem, matka z pochodzenia była Rosjanką, a one się czuły Polkami właściwie w tym czasie. Bo kiedy mówiłam o tym, że kolejno, kiedy w czasie okupacji sowieckiej wywożono po kolei rodziny wojskowych, potem leśniczych i różnych innych zamożnych ludzi, różnych urzędników także na Sybir, to myśmy także czekały w kolejce i moja mama z mamą jednej z tych, o których wspominam, koleżanek San, doszła do wniosku, że
No, babcia i mama decydują się na pozostanie w tym miejscu, bo nie mają gdzie iść. A pani Becel, bo się tak nazywała, kierowniczka szkoły i mama tych dziewcząt, zabierze mnie na wieś do siebie, weźmie mnie na kurs i będę razem z nią pracowała jako nauczycielka. Wzięła mnie na 6, podczas wakacji, wzięła mnie na 6-tygodniowy kurs, żebym się nauczyła ukraińskiego i pisać i czytać, bo to była szkoła już ukraińska. I pojechałam z nimi, mieszkałam u nich, żywiłam się u nich. Z panią Wecel, czy tą kierowniczką szkoły, opracowywałam każdy konspekt do każdej lekcji, bo przecież nie umiałam biegle mówić po ukraińsku. Nauczyłam się tylko za te 6 tygodni pisać i czytać. I próbowałam uczyć pierwszą i drugą klasę, bo trzeba było coś. Zarabiałam pieniążki, dostawałam kartkę, posyłałam kartkę na żywność mamie. Posyłałam pieniążki, a ci państwo żywili mnie przez cały rok, utrzymywali i razem w jednym pokoju z ich córkami mieszkałam. I dlatego potem przy zmianie okupacji podczas niemieckiej szukałam różnych prac, bo też natychmiast byłabym wywieziona w głąb. Byłam w takim wieku, że byłabym wywieziona w głąb Niemiec, do pracy na roli, czy w fabryce, czy, bo wielu moich kolegów taki los spotkał. Ale jak się gdzieś ktoś zaczepił do pracy, no to pracował na miejscu. I ja znowu zaczęłam niby być nauczycielką, oczywiście w szkołach ukraińskich, bo polskich nie było. Ale w pewnym momencie Niemcy otworzyli szkołę w Dołganii, to była polska wieś, i ja tam pojechałam w jesieni 43 roku. Wzięłam taki tobołeczek maleńki odzieży. Dostałam jakąś taką kwaterę u gospodarza. Pomagała mi ziemniaki kopać, marchew. I z tego to oni mi tam dawali trochę żywności. No i dostawałam jakieś tam grosiczki, niby pensji. Ale to trwało bardzo krótko. I zaprzyjaźniłam się wtedy z panią z sąsiedniej szkoły, z panią Masojadą, kierowniczką szkoły w okopach. I co sobotę, co niedzielę biegłam te 4 kilometry przez Łąki i tak ogromnie się cieszyłam, bo tam był kościół, ksiądz polski. Ona bardzo inteligentna, wychowująca takiego chłopca, chyba 7-letniego, 8-letniego wtedy. I tam spędzałam z nimi niedzielę i jakieś wolne dni. Wtedy Niemcy, jak mówiłam, dokonali masakry na Żydach. Kiedy wróciłam, to już ich nie było. Natomiast wiedziałam, że prawdopodobnie ukrywa się na tej plebanii w okopach i może w samej szkole Żyd, który bardzo pięknie, przypuszczam, że bo grał bardzo pięknie na skrzypcach Ave Maria w czasie mszy niedzielnych. Tak pięknie, że ja chyba ten głos przez całe życie chodził za mną. Ta melodia i ta jego wirtuozostwo niemal. Potem się dowiedziałam, że rzeczywiście przechował się i tam dziękował za to, że uratowano mu życie. Ale nigdy go na oczy nie widziałam. Słyszałam go tylko z chóru. Ale któregoś tam był także bardzo ważna postać w moim życiu, to był ksiądz Wrodarczyk. Jest w tej chwili otwarty jego proces beatyfikacji, ale niestety, kochani, trwa ten proces już od 30 lat. Co dla was to w ogóle jest przecież wieczność.
I ja ostatnio napisałam taki, że no to, co wiem o morderstwie jego, o jego śmierci. I chciałam w czasopiśmie takim Wołyń Bliżej, które prenumerowałam, żeby ten mój głos no, przyczynił się do poruszenia znowu episkopatu, do wznowienia tego procesu beatyfikacji. Bo zarzucono to, a jak się dowiaduję, na skutek tego, że to się działo na Ukrainie, że to nie Sowieci zamordowali tego księdza, to odkładają to, nasz episkopat odkłada to na później. No ale ja zakończyłam ten list, mam go tutaj przy sobie, takim hasłem, że ja jestem jeszcze świadkiem, mogę być świadkiem tej zbrodni. I jeżeli już nie będzie tych ludzi 90-letnich, to nikt przecież nie będzie się o to upominał. I ta śmierć przejdzie tak jakoś bez echa. A było to tak, że ja z tym księdzem Włodarczykiem, no, przez kilkanaście tygodni miałam kontakt, widziałam, jak działał doskonale na tej wsi, jak wszyscy go kochali, a zginął okropną śmiercią. Więc w pewnym momencie ja nie wiem, jaka była przyczyna, czy ja już, czy mama mnie wzywała, tego nie pamiętam, czy potrzebowała ode mnie jakiejś pomocy, czy mnie już zbrzydło głodowanie tam, bo właściwie nie miałam się z czego tam utrzymywać. Czy były już tak bardzo wyraźne echa tych mordów? Może już w tej chwili tej przyczyny nie pamiętam. Pamiętam, że te parę gratków osobistych rzeczy wrzuciłam do plecaka harcerskiego, powiesiłam sobie na plecach i wyruszyłam do domu. Pomyślałam sobie, idę do domu, do Rokitna. Nie będę już tutaj się męczyć, głodować. Najpierw szłam przez taki las dębowy. To było 30 kilometrów przede mną drogi. Wyszłam rano, szłam przez ten las. Nie bałam się, szłam dzielnie. Ale weszłam do wsi Kisorycze, pamiętam, nazywała się. I to była już ta wieś ukraińska, czynna, antypolska. A nie wiem, czy zdajecie sprawę, to tak zwana ulicówka. To wszystkie domy są bardzo wieś długa, a wszystkie domy mają okna na ulicę. Więc ta ulicówka, to do dziś mam ją w oczach, bo szłam i patrzyłam ani na bok, ani w jedną stronę, ani w drugą. Czy ktoś na mnie patrzy, czy ktoś do mnie wyjdzie. Ale to było już południe, pewnie pracowali gdzieś w polach. Jak przeszłam tą wieś, to usiadłam na kamieniu. Były pod takim krzyżem, były takie krzyże na drogach rozstajnych. I się wypłakałam i ruszyłam dalej. Ale już przez następne wsie, ponieważ były takie niesłynne z tej akcji antypolskiej, to szłam sobie spokojnie. Przyszłam do domu, wróciłam do domu. I po kilku tygodniach najpierw pani Masojada, to jest ta właśnie kierowniczka szkoły, z której tak przychodziłam na niedzielę na rozmowy z jej dzieckiem, z jej synem, z nią samą. Jechała do Rokitna w sprawach jakichś służbowych czy osobistych, tego już nie wiem. I w trakcie powrotu właśnie w tych Kisoryczach jeszcze obok była taka wieś bardzo zajadła, ukraińska, taka nacjonalizm posunięty do granic, Karpiłówka. Z tej Karpiłówki podobno przyszli i z Kisorycz. Ściągnęli ją z wozu, torturowali,
okrutnie. Powiesili potem ciało na przydrożnym drzewie. Towarzyszącą jej osobę i furmana puścili do powrotu do okop, a ona wisiała tam kilka dni przy drodze, bo zawiadomieni Niemcy mieli posłać tam patrol, bo ona była bądź co bądź niby pracującą osobą w szkole przecież znanowanej przez administrację państwową. No ale niestety dopiero po jakimś czasie zdjęto to ciało i pochowano. Natomiast został ten chłopiec kilkuletni, bo mąż, o mężu to nie wiem, czy był, może był gdzieś w obozie oficerskim, może, no nie było. Ona była tylko z tym chłopcem. Więc ten chłopiec został zabrany przez partyzantów, bo w tej okolicy właśnie okop było dużo oddziałów partyzanckich polskich i radzieckich w tym czasie, bo oni też tam swoje lokowali jednostki. I któreś z grup tych partyzantów go zabrała i przeżył wojnę, bo potem przeczytałam jego jakiś list. Przeżył. Ktoś go wychował, ktoś mu pomógł. Ludzie wzajemnie sobie bardzo pomagali w okresie wojny. Byli tacy, którzy niszczyli, ale i tacy, którzy bardzo pomagali. I pani Maczojada została pochowana, a wtedy ta banda wielka z Karpiłówki ruszyła do okop. Tego chłopca, jak mówię, uratowano, a na wieś napadnięto. Wieś też, część ludzi zginęło z okopów, część uciekło do partyzantki, do lasów tam okolicznych, a ksiądz nie chciał wyjść z kościoła. Ksiądz poszedł, oparł się podobno o ołtarz i powiedział, że on tu pozostanie. Wobec tego wtargnęli, wyciągnęli go. Według, ja czytałam różne wersje potem, bo interesowałam się tą sprawą. U nas mówiono, że po prostu przecięli go piłą na pół. Potem pocięli na kawałki całe ciało piłą, porąbali i wrzucili do studni. Taka ogromna tam była studnia przykościelna i szkolna, po to, żeby nikt nie mógł zrobić nawet pochówku. Bo to już wtedy był określony cel. Była też inna wersja, no ja przy tym nie byłam, ale ponieważ miasteczko Rokitno żyło tą sprawą, najpierw pani Maczojady, a potem tego księdza Wrodarczyka, mówiono też, że go bardzo długo torturowano, że go zabrano do Karpiłówki, że tam go zamordowano, a potem, to znaczy nie zamordowano całkowicie, ale umęczonego różnymi torturami wyrzucono na śnieg i zamarzł, że ciało zamarzło. Nie umiem powiedzieć, czy jedna, czy druga wersja była prawdziwa. W każdym momencie ani ciała nikt nie znalazł, nikt nie pochował, nie miał możliwości. I taka była tego księdza, to mogę powiedzieć, że byłam prawie, znałam go i tych dwóch wersji słuchałam, powiedzmy, z ust świadków takiego okrutnego morderstwa. No, wszyscy, którzy już wracali ze Starek, z tych Huty Stepańskiej, to też się w Rokitnie szukali jakiegoś przytuliska jakiegoś, no to opowiadali o okrutnych mordach, ale myśmy tylko przez te noce, takie lata, to żeśmy zawsze wychodziły ze swojego mieszkania, bo mówiłam, że Niemcy byli w tej palisadzie, prawda, i nie wychodzili naprzeciw tym bandom, nie bronili ludności miejscowej, to myśmy brały
jakiś koc, bo to było lato, jakąś poduszkę. I zawsze żeśmy co, przez jakieś 2-3 tygodnie takich ataków na okoliczne wsie czekaliśmy, że przyjdą do Rokitna również. Szłyśmy nocować do lasu albo w pole. Moja babcia już nie chciała chodzić. Miała 70 lat wtedy i dostawała z różańcem i mówiła, że ona zginie tu na miejscu, ale ona nie będzie. Musiałyśmy ją zostawiać i szłyśmy tylko z mamą w to pole. To pamiętam, że jakieś 2-3 tygodnie nocowałyśmy tak, albo w polu, albo w lesie. Ale przychodziłyśmy akurat babcia. Zostawałyśmy ją jeszcze w takim stanie spokoju, bo ona była taka bardzo głęboko wierząca wobec tego. Była przygotowana na śmierć. Tak co by powiedziała. No to tak o tych, tylko tyle się zatknęłam właściwie z tymi faktami bardzo trudnymi do przeżycia. Ale wspomnienia są już bardzo odległe. Całe miasto miało w ogóle taki podział, że przechodziła przez to miasto przechodził tor kolejowy. Po tej stronie była wyraźnie taka polska dzielnica, w której było dużo mieszkań wojskowych. Mieszkałam w tej właśnie dzielnicy. Potem był dworzec kolejowy i za dworcem kolejowym była dzielnica, gdzie mieszkało bardzo dużo Polaków też, hutników, bo była huta szkła. Bardzo dobra huta szkła i pracowała przez całą wojnę. Tam mieszkali hutnicy i po tamtej stronie mieszkali Żydzi, a dalej jeszcze w głąb zaczynała się wieś i mieszkali Ukraińcy. Także to tak, nie było to tak wymieszane. No może jakaś pojedyncza rodzina gdzieś ukraińska mieszkała na terenie oczywiście tym innym. Ale na ogół było to jakoś tak podzielone, tak wiedzieliśmy to, bo tam mieszkali hutnicy, tu mieszkali wojskowi, tam mieszkali już dalej Ukraińcy i Żydzi, którzy prowadzili handel w mieście, zakłady takie rzemieślnicze różnego rodzaju. Prawdopodobnie na końcu naszej ulicy, tam jak mieszkałam na Ogrodowej, to pamiętam, że taka była rodzina, w tej chwili sobie nazwiska nie przypomnę, i tam było chyba trzech takich już w stosunku do mnie, to wydawało mi się dorosłych mężczyzn. I prawdopodobnie oni tam, to żeśmy taka jakaś wieś szła po Rokitnie, że oni tam przechowują Polaków. To znaczy, mimo że są Ukraińcami, to z tym bulbowcami nie mają kontaktów, albo mają kontakty takie, że dostarczają im tam, bo byli bogatymi rolnikami, więc że dostarczają im tam jakąś żywność, ale Polaków, że przechowują albo ratują, taka, ale w tej chwili nazwiska nie pamiętam, ale długo pamiętam to nazwisko, to no, tam było trzech mężczyzn i takich dorosłych synów i ojciec i matka. I ta rodzina na pewno była taka pomocna. Właśnie chciałabym wam młodym uprzytomnić, że najgorsza to jest chyba wojna do przeżycia w każdej sytuacji. To nawet nie dlatego, że taka w tej chwili jest wojna, powiedzmy, że mamy drony, że mamy jakieś tam inne, prawda, bronie, które szybko nas zniosą z powierzchni ziemi. Wojna jest również tragiczna dlatego, że nie masz wpływu na swój los. Teraz sobie wybierzesz szkołę, wybierzesz sobie, prawda, najlepszą albo taką, gdzie zamierzasz ukierunkowane swoje zdolności rozwijać. Wtedy człowiek jest rzucony tak jakby, no, jakby na płynącą rzekę. I musisz z tą rzeką
płynąć, bo nie możesz się z tego wyrwać. No możesz wziąć plecaczek, tak jak ja wziąłam, i wyjść z dołu Ani do Rokitna przez las. Ale więcej nie możesz, bo w momencie na przykład, kiedy wybuchła wojna i kiedy ustanowiono granicę już radziecko-niemiecką, prawda? Wobec tego człowiek był skazany właściwie na taki los, jaki mu wyznaczało otoczenie, przypadki. Musiał, tak to się działo, więc człowiek nie wybierał w tym okresie. No mógł coś wybierać, ale czy mu się to udało, czy nie, to zależało tylko od okoliczności, zawsze od okoliczności. To nie był jego wybór, którym dojdziesz do celu i jesteś szczęśliwa. Nie, to właściwie trwało jeszcze wciąż, póki nie przyszły, póki Niemcy nie ustąpili i Rosjanie jak przyszli, no to zaczęli te oddziały zsyłać też na Syberię i dlatego wynikł wtedy konflikt między tym naczelnym dowództwem ukraińskim, a Rosjanami. I oni do tej pory mają, prawda, ten żal głęboki uważali, że bolszewicy ich, prawda, odbierają im ojczyznę, bo oni w tej chwili Banderę i Szuchnewicza, to też był w naszym regionie, bo Bandera był bardziej tam dalej, chyba w Kołkach, tam gdzieś na południe bardziej. Natomiast Szuchnewicz podchodził ze swoimi tutaj właśnie oddziałami. No i ten Bulba, Taras Bulba u nas najbliżej był. No to oni dzisiaj po raz wtóry wszystkich wynieśli na piedestały, bo wie pan, że już zdjęto z nich tytuł bohatera narodowego, w tych dniach znowu są bohaterami narodowymi. No, w moim pojęciu to nie mogę tego akceptować. To moje emocje są tego rodzaju, że ja tego nie mogę akceptować, bo wydaje mi się, że była to jednak... To nie byli, tak bym to powiedziała, tylko okupanci, prawda, których i tak zawsze znosimy każdą okupację, czy rosyjską, czy jakąkolwiek, czy niemiecką, jako pewien ciężar społeczny, ideologiczny. To nie była tylko okupacja, to była właśnie rzeź. To było wyniszczenie, to była rzeź. Ja miałam taką, mogę, jeżeli jeszcze chcecie słuchać, bo ja miałam uczennicę, Szwedówna się nazywała, tutaj mieszka pod Wrocławskiej. Chyba jeszcze mieszka, bo nawet ją odwiedzałam. Ale to była uczennica z pierwszych lat mojej pracy w 12 liceum. To ona opowiadała, mogę opowiedzieć taką historię, daję sobie sprawę, że może nie mam w tej chwili jakiejś takiej predyspozycji do interesującego mówienia. Ale to z jej opowiadania tylko powiem. Ona była gdzieś tam bardziej na południe od tych miejscowości, gdzie, ale nie pamiętam w jakiej miejscowości. Mieszkała na wsi, miała dosyć dużą rodzinę, ale tylko opowiem o wydarzeniu tym ostatnim, że otoczono tę jej wieś, otoczyli Ukraińcy, zaczęło wszystko płonąć. Wobec tego one wsiadły, cała rodzina duża, bo tam i dzieci małe były i jakiś szwagier, no tak jak to wiejskie rodziny razem mieszkające, wsiedli na wóz, wrzucili tam trochę jakiejś żywności i ponieważ mieszkali pod lasem, zaczęli wyjeżdżać w las tą drogą, jaka prowadziła do takiego punktu, gdzie zwykle się chronili uciekinierzy.
I jak wjechali w ten las, obejrzeli się, że te łuny coś znikły, a więc ten pożar gdzieś ugaszono chyba, to brat tej mojej, Szwedówna się nazywa, tak, postanowił, że wróci i wypuści z bydło, bo mówi, spali się to bydło, jeżeli dalej tam tli się ogień. Niech idzie sobie, niech sobie zwierzęta idą w pole, w las i ocalą się. No, ale ojciec go nie chciał samego puścić. Wobec tego mówi, ja pójdę z tobą. I dwaj mężczyźni z tego wozu zeszli, wrócili do wsi. A one się zatrzymały na tym wozie, tam były dzieci, młodsze rodzeństwo, zatrzymali się w tym lesie i czekali. Czekali do rana. I rano bratowa, tego, który poszedł tam ratować bydło, powiedziała, pójdę zobaczyć, co się z nim dzieje. Co się z moim mężem dzieje. A była w którymś tam miesiącu ciąży posuniętym. Nie chcieli jej puścić, ale rwała się, płakała i chciała iść, że zobaczy, co tam się stanie. Poszła. I znowu nie było jej bardzo długo. Kiedy już wszystko ucichło, no to oni zawrócili wóz i mówią, jedziemy zobaczyć. I zobaczyli taki widok. Tamci byli spaleni gdzieś tam, obydwaj ci mężczyźni, a ona była rozpięta na drzwiach stodoły, szeroko rozwarte, przybite miała ręce, tak jak na krzyżu, rozcięty brzuch i płód leżał na ziemi. No więc mord, ona mi o takim mordzie w swojej rodzinie Szwedówna opowiadała. Ja takich nie, na szczęście osobiście nie przeżyłem. Takich okrucieństwach. Wobec tego uważam, że nie można takiej armii nazwać bohaterem, nadawać innym bohaterom. To były ludobójstwa, to były morderstwa. To nie było tak, jak żołnierz strzela na tym, nie wie do kogo, ale ma rozkaz, prawda, strzelać i zabija. Czasami też mam wyrzuty sumienia, prawda, nawet mówi się o lotnikach amerykańskich, że mieli takie kłopoty potem po bombardowaniach, prawda, tam gdzieś w czasie II wojny światowej niektórzy w walce z Japończykami czy gdzieś tam, prawda, mieli takie kłopoty. Natomiast psychiczne, a tutaj nie mieli psychicznych kłopotów, naprawdę, wykonując takie mordy. Także ja jestem. Nie jestem niestety zwolny. To znaczy, ja bardzo współczuję, ponieważ sama przeżyłam wojnę, prawda, współczuję tej ludności ukraińskiej obecnej. No ludziom, bo oni też cierpią. Natomiast jeżeli chodzi o przywództwo, że tak powiem, to które się nie pojawia, to nie budzi mojego zaufania. Nie budzi mojego zaufania. Niestety.